Przyjaciele Radia Maryja. Bardzo cieszymy się każdym słuchaczem i telewidzem. Nasze radio, jak i telewizja istnieje dzięki łasce Bożej i pomagającym, współpracującym ludziom. Nie jest mi łatwo zwracać się o pomoc finansową, by utrzymać te dzieła. 25 lat to radio istnieje i wy je utrzymujecie. Doszła telewizja Trwam, budowany wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II. To wszystko jest dziełem kochających Pana Boga, Matkę Najświętszą, Kościół i Ojczyznę. Dziełem odpowiedzialnych, mających wyobraźnię, że to samo bez pomocy nie będzie istniało. Jednak utrzymuje to wszystko niewielki procent odbiorców, a więc niewielki procent czuje się odpowiedzialnym za te nasze media. Zwracam się do wszystkich. Do wszystkich słuchaczy i telewidzów o systematyczną dalszą pomoc. Szczególnie zwracam się do serc tych, którzy nie pomagają. To, że te media istnieją, to jest fenomen utrzymywany przez ludzi, ale utrzymanie tych mediów, zresztą bardzo ważnych dla ewangelizacji, dla naszej ojczyzny, utrzymanie tych mediów to miliony złotych każdego miesiąca. Samo bycie w eterze, nie licząc pensji, nie licząc dużej i drogiej aparatury, samo utrzymanie w eterze, stacje nadawcze, przesyły naziemne i satelitarne, to ponad 2,5 miliona złotych miesięcznie. To bardzo dużo. Ale media świeckie, media państwowe, media komercyjne kosztują o wiele więcej i mają ogromne pieniądze, ogromne pieniądze. My jesteśmy, powiedziałbym, takim małym pyłkiem, jeżeli chodzi o koszta, bo tak bardzo oszczędnie pracujemy, bo mamy niewielkie pieniądze w porównaniu z innymi. To bardzo dużo, 2,5 miliona miesięcznie. Ale czy bardzo dużo dla milionów odbiorców? Niech tylko nikt nie mówi, to nie ja. Albo pomogę, ale później, potem. I tak z tego potem powstaje nigdy, a dobre dzieło dla Kościoła Ojczyzny, dla Polaków w ojczyźnie i świecie ma przez to ciągle duży problem z utrzymaniem, a więc z istnieniem. Prosimy was bardzo, apeluję do waszych serc, prosimy o stałą, systematyczną pomoc dla Radia Maryja, dla telewizji Trwam. A telewizja kosztuje dużo więcej niż rad. Prosimy bardzo o systematyczną pomoc rodaków w ojczyźnie i Polonii. Niestety w Polonii też tylko nieliczni pomagają. A my musimy się bardzo gimnastykować, bardzo, żeby utrzymać te media od pierwszego do pierwszego. Co będzie dalej? Nie wiem. Liczymy na no ja rozumiem, co słychać u ciebie, no ale wiesz, jak ktoś co codziennie mi po kilka SMS-ów nadawał, to ja bym wiedziała. Ale tak, jak ktoś obcy, to jak to tak owoce, ba, już są, nie a można. Będzie jeszcze więcej, a Pan Bóg każdemu tę pomoc na pewno wynagrodzi. I tu, w swoim błogosławieństwie na ziemi i w wieczności. I tak też pracujemy na szczęśliwą wieczność naszą i naszych najbliższych. Bóg zachodzi z rozumiem. Dziękujemy za to zadzwonienie. Drodzy Państwo, mamy już 15 minut po godzinie 13. W Radiu Maryja czas na audycję aktualności. No mam. To od ciebie. Też nie ma wejść na kartę, pamiętasz? A to może ktoś do ciebie. Także proszę Państwa, obudź się, Polsko ma. Tutaj bardzo dużo było wypowiedzi. Naszej Szydło. Że ciąże może kto donosi. Tak. Tam do tego jest dużo.
Drodzy Państwo, audycja aktualności dnia, 6 dzień października, czwartek. Mówię o tej dacie, bo nie wiem, jak ona wpisze się w historię najnowszą naszej ojczyzny. Chodzi nam o właśnie Sejm, polski parlament. Otóż informacji, którą powtarzamy, Sejm nie będzie na razie pracował nad obywatelskim projektem ustawy, który zakłada całkowity zakaz aborcji. Za jego odrzuceniem zagłosowało 352 posłów, 58 było przeciw, 18 się wstrzymało. O komentarz pierwszy do tego wydarzenia poprosiłem panią profesor Krystynę Pawłowicz. Bardzo serdecznie witamy panią profesor. Szczęść Boże. No właśnie, ocena pani profesor tego wydarzenia, ocena też wypowiedzi partii opozycyjnych, no i mi się wydaje, że uspokojenie Polaków, polskich rodzin, ludzi wierzących. I tak się należy. Mi się wydaje, że jak najbardziej, rzecz jest w tym, że projekt, który złożyła projekt obywatelski, który zawiera stanowcze i zdecydowane postanowienia, jako pokazała praktyka, no spotkał się być może przez niezręczne niektóre sformułowania i język mówiący o więzieniu, samotnego uczcie więzienia w odniesieniu do kobiet, no nie było zawarte. Poza tym nie było wystarczającej akcji informacyjnej, bo wszystkie organizacje obywatelskie przedstawiły projekt, natomiast zupełnie jakby nie dokonywały, nie prowadziły żadnej akcji informacyjnej, zostawiając to właściwie rządowi i posłom. No, to nie był projekt rządowy, to nie był projekt PiS-u, to nie był projekt poselski. My te funkcje jakoś tam wykonywaliśmy. A nie, takie dodatkowe pieniądze, no, to chcę chodzić, to na tym życie. Posłów pierwszeństwo, które w dużym stopniu jest mocno zredukowane, zostało bardzo łatwo zmanipulowane i kłamstwami wmówione. Na ten projekt ma na celu właśnie karanie kobiet za poronienia. Zupełnie w skrajnych sytuacjach epatowano tutaj jakimiś sytuacjami, które zupełnie wymyślonymi, a tak naprawdę chodziło o to, żeby ograniczyć ilość aborcji, zwłaszcza z powodów eugenicznych, czyli dzieci na tysiąc kilka, to prosi około tysiąca, to są właśnie zabijanie dzieci z powodów eugenicznych. I kiedy, no właściwie sytuacja pokazała, że ten projekt spotkał się z ogromnym, no można powiedzieć rewoltą nawet, którą trudno jest ze względów nawet politycznych opanować i która w istocie, jak przypomnijmy sobie hasła pani Środy, która mówiła, że teraz właśnie musimy iść, rzuciła hasło, a teraz idziemy na kościół. I wzywała do tego, właśnie oni wrzucili wiatr w żagle i okazało się, że można niezorientowanych, zwłaszcza młodych ludzi, ukierunkować ich zawiść, złość, nienawiść przeciwko rządowi. No po prostu wykorzystywano te kobiety w celach politycznych i całe te, wszystkie te marsze pokazały, że większość tych osób, które wypowiadały się na przykład, w ogóle nie znały projektów. Ale to żywioł cały, ten cały mechanizm społeczny napędzony nienawiści takiej politycznej, no ruszył i oczywiście tutaj no trzeba było jakby ten program, nie program, czy taki żywioł można powiedzieć, zatrzymać, dlatego że on nie szedł w kierunku efektem, bo trzeba przyglądać się, jaki jest efekt tych działań. Efektem uchwalenia w takim kształcie ustawy, która zresztą osoby, które popierały to z PiS-u, też nie były za karanie więzieniem kobiet i w ogóle odnoszeniem słowa więzienia do kobiet. My przyjęliśmy ten projekt, żeby tutaj no, nie rozpatrywać tego projektu. Ja osobiście tutaj taką miałam motywację tego lewackiego, który po prostu był za zabijanie, nie dał się porodzić. Natomiast ten kształt, brak akcji informacyjnej doprowadził do tego, że to jest właśnie życiu. Bo taki odbiór może być jakiegoś przeciętnego słuchacza Polaka, że oto w sprawie obrony życia Prawo i Sprawiedliwość i PO i reszta partii prawie mówią tym samym głosem. Tak nie jest, tylko do tego została doprowadzona sytuacja w polskim parlamencie. Zresztą myślę, że pewni ludzie też zostali tutaj jakoś wykorzystani, nie wiem czy świadomie, czy nie, ale żeby właśnie tutaj wszcząć taką sytuację, no niemalże rewolucyjną. Wszyscy jesteśmy za życiem. To proszę, i tak w tym kierunku zmierzało, dlatego że my dostaliśmy wiadomość, że im jak udało się te kobiety zdezorientowane wyciągnąć na ulicę, to oni w soboty, niedzielę, tak?
taką miałam informację, którą otrzymałam tutaj, parowali posłane po prostu ruszyć na biura posłów Prawa i Sprawiedliwości, czyli partii rządzącej. Oni to wszystko chcieli przekształcić, przekierować nienawiść dezorientowanych kobiet na rządzącą partię, która nie ma nic wspólnego nie miała z tym projektem. Co więcej, wykazaliśmy dużo dobrej woli, żeby to procedować. I od razu chcę powiedzieć, że trzeba było przeciąć tych po prostu wyszedł. To się robiło już po prostu jakaś zupełnie urwana z łańcucha jakiegokolwiek kontroli. Siła polityczna, oni napędzali te kobiety, bardzo sprytnie te różne tam lewaki się opowiadały, że a teraz musimy na kościół, a teraz na władzę, a teraz na biura posłów. Ten projekt musieliśmy, po prostu jesteśmy zmuszeni odrzucić, ale to wcale nie znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze rezygnuje z ochrony życia. Po prostu trzeba to zrobić w inny sposób. Trzeba złagodzić język, bo sprawa jest tak delikatna, że nie można mówić ostrym językiem. Mimo, że my się co do treści zgadzamy, co do samej idei, no to jednak trzeba to przeprowadzić w sposób, który nie zrewoltuje natychmiast i nie umożliwi rewolty w istocie politycznej kobiet, których to dotyczy. I tutaj chcę też powiedzieć, że ja w moim przypadku kierowałam się również stanowiskiem wyrażonym i 16 kwietnia dawniej i powtórzonym wczoraj po południu komunikatem Episkopatu Polski, który również twierdzi mnie przekonanie, że Kościół Polski nie popiera projektów, które przewidują karalność kobiet. Więc wszystko to razem sprawiło, że w ochronie i Kościoła też, dlatego że tutaj oni wzywali do, żeby ruszyć na kościoły. No proszę sobie przypomnieć tego marszu soboty niedzielnego, żeby ruszyć na biura posłów. Więc tak, zresztą to była taka pewna w tym wszystkim jakaś nawet taka, nie wiem, no, te panie były zdeinformowane, czy trzeba krzyczeć dość dominacji kobiet, prawda? To, ale tak nie, im się wszystko pomyliło. Jedynym sposobem było właśnie po pierwsze wycofanie tego projektu, a po drugie też zwracam uwagę, że w dzisiejszym wystąpieniu pani premier już zapowiedziała, i wczoraj pani rzecznik Mazurek, że Prawo i Sprawiedliwość wystąpi z własnym projektem ustawy, który będzie dotyczył przede wszystkim, nie da się wszystkiego naraz, trzeba to zrobić stopniowo, będzie dotyczył przede wszystkim ochrony dzieci i zakazu aborcji dzieci z powodów eugenicznych, przede wszystkim ze spowodowania, bo to jest prawie około 1000 osób na 1000 kilka, tak to jest zdecydowana większość zabijanych dzieci. I to osiągniemy w pierwszym kroku. Dalej chodzi o to, żeby usunąć te przepisy różne o karaniu kobiet o więzienie, bo to jest zupełnie niestosowne, mimo intencji, które mieli tutaj autorzy. I co więcej, rozbudowany zostanie... Także Krystyna Pawłowicz. Cały program wsparcia, osłony i pomocy kobietom, które w tych trudnych ciążach się znajdują.